Mówiliśmy już trochę o entropii, wprowadziliśmy ją sobie jako taką termodynamiczną funkcję stanu. Natomiast teraz podejdziemy do tego tematu z zupełnie innej strony. Mianowicie powiedzmy, że mamy w jakiejś objętości V mamy zamknięty gaz, tak, N cząsteczek gazu w objętości równej V. I umówmy się, że każda cząsteczka może się znajdować w jednym z X stanów. Tak, X niech to będzie liczba. Stanów, w jakich może się znaleźć jedna cząsteczka. A tak, co to obejmuje? Możliwe położenia, pędy przede wszystkim, ale oprócz tego jeszcze jakieś inne zmienne, jakie mogą charakteryzować tą cząsteczkę. To nie jest ważne w tym momencie. I teraz, jeśli mamy N takich cząsteczek, niech będzie, że one są identyczne i wszystkie mają taką samą ilość tych potencjalnych możliwości, to wtedy liczba mikrostanów, pamiętasz, mówiliśmy o mikrostanach układu termodynamicznego, czyli o takich Czyli o takiej informacji bardzo szczegółowej, że cząsteczka numer 1 znajduje się w takim, a takim położeniu, ma taki, a taki pęd. Jeszcze oprócz tego ma inne charakteryzujące ją, inne wartości charakteryzujących ją zmiennych. Podobnie cząsteczka numer 2 i tak dalej, aż do cząsteczki numer N. Przy czym to N w takich termodynamicznych układach potrafi być gigantyczne, tak? To był, to był mikrostan, taka bardzo szczegółowa informacja. I teraz takich mikrostanów jeśli wiemy, że potencjalnych możliwości dla każdej cząsteczki jest i x, ile będzie? No pierwsza cząsteczka, cząsteczka numer 1 ma x różnych możliwości. Cząsteczka numer 2 również ma x możliwości i tak dalej. Każda cząsteczka ma x różnych możliwych stanów. Wobec tego cały układ n cząsteczek ma możliwość znaleźć się w jednym stylu mikrostanów, gdzie mamy x pomnożone razy x i tak dalej n razy, prawda? A coś takiego to jest prostu x do potęgi n tej. Jeśli n to jest taka gigantyczna liczba rzędu liczby Avogadro, rzędu 6, 6 razy 10 do 23, no to taka liczba, nawet jeśli to x jest maleńkie, to taka liczba tych mikrostanów jest po prostu gigantyczna. Wobec tego taką nową funkcję, oznaczmy ją sobie literką s, coś już nam świta, że już mieliśmy literkę s, ale powiedzmy, że to jest jakieś nowe s. Taka funkcja, która nam mówi właśnie o tej liczbie dostępnych mikrostanów Niech to będzie, ponieważ to jest taka wielka liczba, niech to będzie logarytm tej liczby mikrostanów. Logarytm naturalny liczby. Mikrostanów, tak? no Razy jakaś stała proporcjonalności, żeby jednostki tej wielkości były takie, jak potrzebujemy. I w tym wypadku, który tutaj przeanalizowaliśmy, coś takiego to będzie właśnie ta stała k razy logarytm tej liczby x do n tej, czyli z własności logarytmu będzie to, ta liczba n nam wyskoczy przed logarytm, i będzie to po prostu coś takiego. Dobrze, a teraz pomyślmy o czymś takim, mianowicie weźmy ten układ. I powiedzmy, że powiększamy tę objętość, tę dostępną objętość dwukrotnie. Tak, Tak na razie jest to przedzielone ścianą. Ten, ten gaz sobie lata tak, jak latał sobie do tej pory. Nic tutaj się nie zmienia. I nagle tę przegrodę, tę ścianę usuwamy. O, w ten sposób. No i to się dzieje? Oczywiście zdrowy rozsądek nam. Podpowiada, zresztą na poziomie mikrostanów też jest to oczywiste, że te, te cząsteczki, które tutaj zaraz miały się odbić od ściany, oczywiście lecą dalej, odbijają się dopiero tutaj, prawda? Z początku te jeszcze nie widzą, że tutaj coś się zmieniło, ale po chwili tu wokół nich się robi luźniej, bo niektóre już przeleciały tutaj i z czasem ten gaz rozprzestrzeni się na całą tę dostępną objętość. Niech to będzie zamiast objętości V. Zrobiło się nagle 2V. Jak oczywiście ten stan jest daleki od stanu równowagi termodynamicznej, tak jak już mówiłam z początku, jeszcze tutaj te cząsteczki bombardują te ścianki z, takim, z taką częstotliwością jak do tej pory, jak przed usunięciem ścianki, więc ciśnienie jest tutaj takie jak było, tutaj nie ma ścianki, więc tutaj nie ma na co wywierać ciśnienia, natomiast tutaj jeszcze cząsteczki nie dotarły i tutaj ciśnienie jest zero, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna, cząsteczki dopiero dolatują, zaczynają tutaj uderzać. W tę ściany, i chwilę czasu zajmuje, dopóki się nie ustali pewien makrostan, ale zastanówmy się, jakimi własnościami się ten makrostan będzie charakteryzował. Temperatura, jak pewnie łatwo jest wydedukować się nie zmieni, no bo takie po prostu zwykłe usunięcie ścianki, no to nie, nie wymaga żadnego nie wiem, nakładu energii, nie, nie, nie wkładamy żadnej pracy, nie przekazujemy ciepła do układu, po prostu jakoś, nie wiem, czy tędy przez jakąś, przez jakąś szczelinę po prostu wysuwamy tą ściankę, czy jakiś mamy taki mechanizm, że po prostu ta ścianka nagle znika i oswobadza się większa przestrzeń dla naszych cząsteczek, ale żadnego nakładu energetycznego to nie wymaga. Energia wewnętrzna. Całości jest wciąż taka sama, wobec tego temperatura się nie zmienia. A ciśnienie, oczywiście, zgodnie z równaniem stanu gazu doskonałego, to umawiamy się, mamy gaz doskonały, jakoś tam ciśnienie spada, to nie jest takie ważne. W każdym razie, po jakimś czasie mamy nowy makrostan, tak? Będzie on jakoś tak wyglądał że te cząsteczki po prostu będą w ten sposób rozprzestrzenione po całym naczyniu. I zastanówmy się teraz, jak zmieni się nasza funkcja s. Tak, s na początku, przed tą zmianą, przed tym powiększeniem naszego układu, s początkowe, to była ta stała kara z logarytm naturalny tej wielkości x do potęgi n. Tak, a co będzie teraz? Jaka będzie wartość tej funkcji s na końcu, po tej zmianie? No zastanówmy się, jeśli nasze x to było powiedzmy a dostępnych położeń razy b dostępnych pędów, powiedzmy, że jakichś innych zmiennych, dyskretnych nie było, taka najprostsza sytuacja, tak? Na początku to x końcowe, tak? Po tym rozszerzeniu naszego naczynia, to będzie, no, położeń. Tutaj jest jakby dwa razy więcej. Dwa razy większa jest objętość, więc jest dwa razy więcej miejsc, gdzie cząsteczka może się znaleźć, tak? Więc to będzie dwa razy więcej położeń, razy pędów, no tyle samo, prawda? Czyli to będzie dwa razy to stare x początkowe. Tak? A wobec tego nowa wartość tej funkcji to będzie ta stała k razy logarytm naturalny. No tutaj dokładnie tak samo każda z n cząsteczek ma teraz 2x możliwych stanów, więc liczba mikrostanów dostępnych to będzie właśnie to 2x dla jednej cząsteczki razy 2x dla drugiej razy tak aż do cząsteczki numer n, czyli 2x do potęgi n tej, gdzie n to jest liczba cząsteczek. Tak? Czyli mamy nową wartość tej funkcji, wyrażającą się takim wzorem. O i teraz jesteśmy ciekawi, jaka była zmiana wartości tej funkcji przy, przy takiej zmianie, jaką wykonaliśmy z naszym układem. Tak? Policzmy. Zmiana tej naszej funkcji czyli różnica wartości na końcu i na początku, to co to będzie? Tutaj ta stała k jest przed wszystkim, a tutaj mamy logarytmy. Logarytm naturalny z takiej wielkości 2x do n minus logarytm naturalny z tego x do n Tak, różnica logarytmów. To jest logarytm ilorazu wartości logarytmowanych. Tak, więc tutaj mamy logarytm 2x do n tej przez x do n tej, tak? 2x do n tej to jest 2 do n tej razy x do n tej. Wobec tego tutaj to x do n tej nam się skróci, a tu nie zamknęłam nawiasu i zostaje po prostu logarytm naturalny takiej wartości 2 do n tej, tak? Czyli k razy logarytm naturalny czegoś takiego, czyli inaczej N duże tutaj przed logarytm nam wychodzi, a tutaj pozostaje coś takiego. Tak, Zapiszmy to sobie osobno. Zmiana tej naszej funkcji, która nam liczy, która nam mówi o tym, ile jest dostępnych mikrostanów w naszym makrostanie, to jest właśnie liczba cząsteczek razy jakaś taka stała proporcjonalności k, razy logarytm z dwóch. Dobrze, oznaczmy to sobie, podkreślmy to sobie w ten sposób. Ale teraz przypomnij sobie, że... Jeszcze nie tak dawno, bo w dwóch ostatnich filmach rozmawialiśmy sobie, zaproponowaliśmy sobie taką funkcję stanu. Mamy przesłanki, żeby sądzić, że to jest prawdziwa, dobra funkcja stanu. Mianowicie coś takiego, taka funkcja, która przy przejściu od jednego stanu do drugiego zmienia się. O ciepło, jakie zostało dostarczone w tej przemianie, podzielone przez temperaturę, w jakiej ta przemiana się dokonała. Tak, Taka termodynamiczna funkcja stanu i spróbujmy teraz to zastosować do naszego przykładu. A co my tutaj mieliśmy? Więc tak, na diagramie, na wykresie zależności ciśnienia od objętości mieliśmy. Gdzieś tutaj nasz stan o jakiejś tej objętości V początkowej, ciśnienie było jakieś. Gdzieś tutaj ten stan się znajdował. Następnie nasz nowy makrostan znajdował się tutaj, przy objętości dwa razy większej, naciśnienie odpowiednio zgodnie z równaniem stanu gazu doskonałego, a temperatura taka sama, więc te dwa punkty leżą na izotermie, ale my tego nie rysujemy. Nie rysujemy tego, bo jak pamiętasz, nie mamy prawa tutaj narysować, bo nie mamy pomiędzy tym a tym stanem żadnego makrostanu, tylko tutaj ta sytuacja, odkąd zniknie ta ściana tutaj na środku, sytuacja jest bardzo jest daleka od równowagi termodynamicznej. Tutaj nie ma, tu jest ciśnienie równe 0, bo żadne cząsteczki jeszcze nie doleciały, tutaj jest jeszcze takie, jak było przed zabraniem ścianki i czekamy jakiś czas, aż to ten makrostan nowy się ustali i on znajduje się tu. Interesuje nas zmiana tej... Funkcji takiej termodynamicznej przy przejściu od tego stanu numer 1 do stanu numer 2, no ale jak to policzymy, jeśli tutaj nie możemy stwierdzić, nie możemy żadnej drogi między tymi stanami narysować, nie wiemy jaką, nie wiem czy jakąś całkę liczyć, co, co w ogóle mamy robić, ale przypomnę Ci, że ta funkcja termodynamiczna jest funkcją stanu, więc Chociaż mamy takie dwa oderwane niby od siebie na tym wykresie ciśnienia od objętości, dwa oderwane od siebie makrostany, to różnica wartości tej funkcji między nimi jest niezależna od tego, po jakiej drodze. Przejdziemy od jednego do drugiego, czy po takiej, czy po jakiejś takiej. Tak, jest to funkcja stanu, więc dowol po dowolnej drodze, po jakiej byśmy nie szli, różnicę wartości tej funkcji otrzymamy dobrą. Ponieważ te dwa makrostany znajdują się w tej samej temperaturze, to możemy od jednego do drugiego dojść po izotermie w procesie izotermicznym, i w oparciu o taki proces izotermiczny, tą zmianę tej funkcji termodynamicznej możemy zdefiniować w przypadku takiego procesu izotermicznego łączącego te dwa makrostany nie ma najmniejszego problemu możemy to zrobić a w jaki sposób to ci przypomnę no więc ponieważ temperatura jest stała to energia wewnętrzna naszego układu w tym, w tym procesie jest stała a wobec tego różnica dostarczonego ciepła i wykonanej pracy jest równa 0, tak, bo to mamy tutaj ta równość, to jest pierwsza zasada termodynamiki, a z kolei to jest tak, ponieważ temperatura jest stała, tak, a energia wewnętrzna to jest 3 drugie liczby moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, więc zmiana energii wewnętrznej to jest to jest tą samą stałą proporcjonalności, po prostu zmiana temperatury, tak? temperatura się nie zmienia, więc to jest zero, a wobec tego nasze ciepło dostarczone tutaj akurat w tym procesie izotermicznym, łączącym te dwa makrostany, jest równe pracy wykonanej przez układ w takim procesie. No bo taki proces właśnie przejścia od objętości jakiejś równej V, Objętości równej 2V. W takim wypadku po takiej krzywej, no to będzie podobny do tego, będzie wyglądał jak to, co robiliśmy już niejednokrotnie. Czyli mamy tutaj cylinder z tłokiem obciążony tutaj kamykami. Tutaj jest ten gaz o takich samych parametrach objętości, ciśnieniu i temperaturze, jak tutaj w tym naszym przypadku po prostu, gdzie zabieraliśmy ściankę, prawda? Tylko tutaj robimy coś innego, po prostu w innym procesie przechodzimy od tego makrostanu do tego. Po prostu zdejmujemy po trochu te kamyczki tak długo, aż dojedziemy tutaj do objętości 2 Większej. Tak, ale ponieważ dla funkcji stanu nie ma znaczenia droga, po jakiej przeszliśmy, od jednego makrostanu do drugiego, to możemy to policzyć również w ten sposób. A taka praca to jest to pole powierzchni pod tym wykresem. Tak, i to możemy policzyć. Liczyliśmy niejednokrotnie, ale policzę jeszcze raz, więc to jest to całka od objętości tej początkowej do objętości dwa razy większej. Z ciśnienia po objętości ciśnienie mamy z równania stanu gazu doskonałego. Jest to uniwersalna stała gazowa razy liczba moli razy temperatura, która jest stała w naszym przypadku podzielona przez objętość. Tak? Możemy to sobie wstawić tutaj. Tutaj wszystko poza objętością tutaj jest stałe, więc możemy wyciągnąć przed całkę. Może wprowadźmy jakieś oznaczenia, niech to będzie V1, tak? Ta objętość, żeby tu w granicach całkowania nie było to samo co w zmiennej. O, a tutaj całkujemy taką odwrotność zmiennej całkowania. No i wiemy, że coś takiego, całka funkcja pierwotna od czegoś takiego, to jest logarytm naturalny. Tutaj mamy te stałe przed wszystkim. Tutaj mamy logarytm naturalny objętości w granicach od V1 do 2 V1, a to się równa. Już teraz przyspieszam trochę. Różnica logarytmów naturalnych tego i tego, a więc logarytm naturalny stosunku tych dwóch rzeczy. To już ten jeden krok pominę. Tak, tutaj ta objętość nam się skraca i ostatecznie wychodzi nam liczba moli, razy uniwersalna stała gazowa, razy temperatura, razy logarytm z dwóch. Nie wiem jak tobie, ale mnie już się bardzo podoba ten wynik. Czyli skoro dostarczone ciepło wynosi tyle, było dostarczane w stałej temperaturze T. To w takim razie zmiana tej funkcji termodynamicznej to będzie właśnie to. Ta liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura razy logarytm z dwóch podzielone przez temperaturę stałą, w której to się dokonywało. Temperatura się skraca i wychodzi ostatecznie coś takiego. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że Liczba moli to jest liczba cząsteczek podzielona przez liczbę cząsteczek w jednym molu, czyli tam około tych 6 razy 10 do 23. To jeśli to sobie tutaj zastąpimy w ten sposób, to możemy napisać, że Coś takiego, to jest ta uniwersalna stała gazowa podzielona przez przez tą wartość, razy ten logarytm z dwóch. I ponieważ tutaj ta stała K nie była przez nas w żaden sposób ustalona, to jeśli umówimy się, że wynosi ona tyle, to zauważ, że taka zmiana tej funkcji, zdefiniowanej jako logarytm liczby dostępnych mikrostanów w danym makrostanie, i zmiana takiej funkcji termodynamicznej, zobacz, że są takie same dla tego procesu. I można to w dużo bardziej ogólny sposób udowodnić, że są to równoważne. Definicję. Tak, w tym naszym prostym przykładzie, jeszcze podsumujmy sobie, że mieliśmy dwie, dwie definicje: taką termodynamiczną i taką wyrażaną przez to jakąś stałą proporcjonalność razy logarytm z liczby mikrostanów dostępnych w danym makrostanie, realizujących dany makrostan, no bo o tym też już mówiliśmy w filmie o. Mikro i makrostanach, że może być całe mnóstwo mikrostanów, które dają to samo, tę samą temperaturę, to samo ciśnienie, mieszczą się w tej samej objętości. I ta gigantyczna liczba tych mikrostanów, dających dany makrostan, to jest właśnie ta, to jest grecka litera omega. Tak i okazuje się tutaj na takim prostym przykładzie, z takim gwałtownym rozszerzeniem naszego układu do dwa razy większej objętości, wyszło nam, że te dwie funkcje zmieniają się dokładnie o tyle samo. Tak i taka funkcja to jest właśnie entropia. Takich zdefiniowana na dwa sposoby, taka termodynamiczna, i można powiedzieć statystyczna czy kombinatoryczna. Tak? i jeśli ustalimy tą stałą K jako uniwersalną stałą gazową podzieloną przez liczbę awogadro, czyli liczbę cząsteczek w jednym molu, to te dwie definicje, jak widzieliśmy tutaj, może nie był to dowód, ale taki przekonujący argument, że można je ze sobą utożsamić. No dobrze, na tym skończymy, a w kolejnym filmie będziemy mówić o drugiej zasadzie termodynamiki. Do usłyszenia.